Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Ile razy mam przebaczać? Ile razy mam przebaczać tym, którzy przeciwko mnie coś złego zrobili? Okazuje się, że zawsze, zawsze mam przebaczać. Zawsze mam przebaczać wtedy, kiedy ktoś przyjdzie do mnie i poprosi o to przebaczenie. Okazuje się, że Pan Bóg właśnie tak przebacza. Tak przebacza nam. Kiedy my przychodzimy do Niego i przyznajemy się do naszej winy, a nie szukamy winy u innych. Czyja to wina, że mamy teraz koronawirusa? Usłyszałem ostatnio, że Chińczyków. To jest ich wina. No tak, a nasza? Pewnie nie. Ale czy na pewno? Dzisiaj spotkałem pewnego człowieka, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Można powiedzieć, że wszedł do jakiegoś piekła. Stracił mieszkanie. Stał się bezdomny, tak z dnia na dzień. I z tego powodu bardzo cierpi. I chciałbym temu człowiekowi pomóc. Przyszedł na śniadanie za 30 minut, ale ono się dzisiaj nie odbyło z racji tego, że mamy teraz te obostrzenia, kwarantanny i tak dalej, wirusa, więc no nie możemy ryzykować, nie możemy narażać innych. Ja siebie mogę narażać, chociaż nie powinienem, jestem sam, ale no, dostaliśmy taki przykaz, że powinniśmy zamknąć te śniadania na jakiś czas i z tego powodu bardzo mi zrobiło się smutno i przykro, co z tymi ludźmi, którzy przychodzili do nas, zawsze mogli przyjść i byli przygarnięci, a teraz nie możemy im pomóc, nie możemy im dać Słowa Bożego, nie możemy nakarmić ich, chociaż chcielibyśmy. Więc proszę Was o modlitwę. I dzisiaj przyszła taka jedna osoba właśnie z takim problemem. Jest w piekle i próbuje mu pomóc, temu człowiekowi, pokazując mu drogę wyjścia z tej sytuacji. Może pójdziesz tam, byłem, nie chcą mnie. Może pójdziesz tam, też nie da rady. A może wiesz co, pojednasz się z Panem Bogiem. Spróbuj, co? Pójdź do spowiedzi. Byłem. I co? Ksiądz mnie odesłał do psychologa. Więc to co ty tam powiedziałeś na tej spowiedzi? I mówi mi. Oczywiście nie spowiadał mi się ze swoich grzechów, tylko z grzechów tych ludzi, którzy byli blisko niego. Mówił źle o swoim tacie, o swojej mamie, o swojej żonie, że oni go skrzywdzili. No ja się nie dziwię, że ksiądz wysłał cię do psychologa. Bo do spowiedzi idziemy po to, żeby wyspowiadać się z naszych win, z naszych grzechów, a nie z cudzych win. Właśnie na tym polega spowiedź, że ja widzę w sobie winę. Jestem w jakimś piekle, w jakimś trudnym doświadczeniu i muszę zajrzeć do swojego serca, bo jestem grzesznikiem. Dzisiaj w pierwszym czytaniu z dnia możemy przeczytać o modlitwie. Modlitwie Azariasza, człowieka, który został wrzucony do piekła, do ognia, do żywego ognia. Dlaczego? Dlatego, że nie chciał oddać pokłonu bożkowi, który został stworzony przez Nabuchodonozora. Azariasz był Żydem, był pobożnym Żydem, wierzącym Żydem i nie chciał tego zrobić. Zresztą nie tylko on, ale także pozostali młodzieńcy, którzy zostali uprowadzeni z Izraela. No i są oni w piekle, na ziemi. I co robi Azariasz? Azariasz nie szuka winnych w królu, w Bogu, tylko w sobie. Posłuchajcie tej modlitwy. Błogosławiony jesteś i uwielbiony Panie, Boże naszych ojców. Modliłaś się kiedyś tak, kiedy było ci bardzo, bardzo źle, kiedy ktoś cię skrzywdził? Twoje imię pełne chwały na wieki. Sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co dla nas uczyniłeś. Czyli ten człowiek, ten Azariasz, nie szuka winy w Bogu. Bóg jest sprawiedliwy. Wszystkie Twe dzieła jawne, drogi Twoje proste, a wszystkie Twoje wyroki są samą prawdą. Spełniłeś słusznie wyroki we wszystkim, co sprowadziłeś na nas i na to święte miasto naszych ojców, na Jeruzalem.
Zgodnie ze słusznym wyrokiem sprowadziłeś to wszystko z powodu naszych grzechów. Azariasz był bardzo sprawiedliwym człowiekiem, ale zobaczył w sobie też swoją niesprawiedliwość, swoją grzeszność. Czy potrafimy tak zrobić? Czy potrafimy zobaczyć w sobie to zło, winę, kiedy coś się psuje, kiedy coś jest nie tak, kiedy tracimy pokój? To czy zrzucamy od razu winę na kogoś? Ktoś mnie obraził językiem, no to jest jego wina. Nie widzę w sobie żadnej winy, że tak się stało. Straciłem pokój serca, no to pewnie jest czyjaś wina. Na pewno nie moja. Jestem głodny, to pewnie jest wina Pana Boga, nie? Że Pan Bóg dopuścił do tego, że jestem głodny. Nie. Winę widzę w sobie. Ale żeby to zobaczyć, to ja potrzebuję zrobić rachunek sumienia. I dałem temu człowiekowi, którego dzisiaj spotkałem, rachunek sumienia. Zrób sobie rachunek sumienia. Taki dla dzieci. Zrób sobie rachunek sumienia. Popatrz. Czy to, o czym czytasz, jest częścią ciebie? Czy zgrzeszyłeś w tym? Czy zaniedbałeś to? Czy powiedziałeś tak? Nie zrobiłeś czegoś? Zaniedbałeś? Zobacz i znajdź winę w sobie. A wtedy Bóg wyciągnie cię z twojego piekła, w którym teraz jesteś. Bo dopóki nie widzisz swoich win, swojej winy, to jak Bóg może ci pomóc? Bóg chce ci pomóc. Napomina cię nieustannie. Napomina nas. Mówi, nawróćcie się. Dzisiaj Piotr przychodzi do Jezusa i pyta się, ile razy mam przebaczać mojemu bratu? Piotr miał brata Andrzeja. Być może to o to chodzi, że z Andrzejem się tam jakoś poskubali albo skubią się często, coś tam sobie wyrzucają. Ile razy mam mu przebaczać? Bo on zgrzeszył przeciwko mnie. Czy 7 razy? Czy aż 7 razy? Nie aż 7 razy, tylko 70 razy. 77 razy, czyli zawsze. Zawsze masz mu przebaczać, kiedy on przychodzi do ciebie i cię przeprasza i żałuje za to, co zrobił. Bo tobie, bo mi, bo nam Bóg właśnie tak przebacza. Bóg nam przebacza zawsze wtedy, kiedy przychodzimy do Niego i modlimy się tak jak Azariasz. Panie, Ty jesteś święty. Twoje imię jest święte. Ja jestem grzesznikiem. To, co się stało w moim życiu, to piekło, do którego trafiłem, jest sprawiedliwe, bo ja jestem niesprawiedliwy. Przepraszam Cię za moje grzechy, za moje wszystkie grzechy. I wtedy Pan Bóg nam przebaczy. Zlituje się nad nami. Zlituje się nad tym, co teraz się dzieje w naszym życiu. Odda nam Eucharystię, którą straciliśmy. Oczywiście nie wszyscy, ale wiele osób straciło Eucharystię. I mogą ją tylko przyjmować w sposób duchowy. A chcielibyśmy ją przyjmować w sposób pełny. Chcielibyśmy żyć w pełni szczęścia. I Bóg tego chce. Ale często nie może nam tego dać, bo nie widzimy w sobie żadnej winy. Wina jest zawsze po tej drugiej stronie. Zawsze po tej drugiej stronie, ale nie we mnie. Dzisiaj kupiłem sobie termometr po to, żeby się badać. Od czasu do czasu. Przyda się, nie? Mam nadzieję, że nie zachoruję. Ale może zachoruję. Ten termometr niech symbolizuje rachunek sumienia, który powinniśmy sobie codziennie robić. Róbmy sobie rachunek sumienia i nie zwalajmy winy na innych. Bo my jesteśmy winni. Nie zwalajmy winy na Pana Boga za to, co się dzieje w naszym życiu złego. Nie zwalajmy winy na tych ludzi, którzy nam dokuczyli. Ale szukajmy też w sobie winy, bo jesteśmy winni, bo jesteśmy grzeszni. I prośmy Pana Boga o zlitowanie, a On się zlituje nad nami, bo nas kocha. Jeśli Go nie będziemy prosić o zlitowanie, to się nie zlituje. To nam nie przebaczy. Mam nadzieję, że ten człowiek pójdzie do spowiedzi, ale już tak normalnie, że będzie spowiadał się ze swoich grzechów, a nie z win tych, którzy powinni mu pomóc, a mu nie chcieli pomóc, bo nie umieli być może. Proszę Was też o to, abyście się modlili za nas, za naszą fundację. Ja obiecuję się modlić za Was, żebyśmy zobaczyli naszą winę w tej sytuacji, żebyśmy się nawrócili z naszych win i żebyśmy mogli wzrastać w miłości do Pana Boga, do innych i do siebie nawzajem. Amen. Z Panem Bogiem i pozdrawiam.